Rocznica zaginięcia wieczorek. Matka wystosowała apel i błaga, przerwij milczenie. Jako komentarz powiem, że Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy wracała do domu w Gdańsku z dyskoteki, która zlokalizowana była w Sopocie. Ostatnie nagranie z monitoringu miejskiego ukazuje, że kobieta sama przemierzała długą trasę. A ślad po niej urwał się około godziny 4:12 w okolicach wejścia na plażę o numerze 63. Od tego tragicznego wydarzenia minęło 13 lat, a matka Iwony w dniu rocznicy zaginięcia wystosowała błagalny apel. Iwona zniknęła 13 lat temu. Do dziś jest to jedna z bardziej tajemniczych spraw, a śledczym nadal nie udało się ustalić, kto może stać za porwaniem. W poszukiwania zostało zaangażowanych wiele osób. W tym słynny Jasnowic i detektyw. Ale osoby zainteresowane sprawą oddech wstrzymały na przełomie 2022 i 2023 roku, gdy do gry wstąpili śledczy z archiwum X. Niestety i oni nie dotarli do poszlak, które mogłyby wskazywać na przełom. Dużą nadzieję na poznanie prawdy od lat pokłada mama Iwony. Iwona Główczyńska, takie nazwisko nosi dziś matka Gdańszczanki, wcześniej znana była jako Iwona Wieczorek-Kinda. Kobieta w rocznicę zaginięcia dziecka wystosowała błagalny apel. Iwona Główczyńska, mama zaginionej, wielokrotnie poruszała temat córki w mediach. Kobieta pragnie zaznać spokoju i pochować dziecko. Niedawno znów zabrała głos i wyjawiła, że chciałaby, aby jej cierpienie w końcu się skończyło. Dla mnie jako matki 13 lat od chwili zaginięcia mojego dziecka to czas, którego nie jestem w stanie opisać w kilku zdaniach. Jest to po prostu niekończące się cierpienie, którego nie da się zrozumieć, nie będąc na moim miejscu, wyjawiła w rozmowie z faktem. W dniu rocznicy zniknięcia Iwony wystosowała błagalny apel. Chcę, by osoby, które coś wiedzą na temat zdarzeń związanych z moją córką w końcu przerwały zmowę milczenia. Jednocześnie w trzynastą rocznicą apeluję. Jeśli czytasz te słowa i wiesz, co się stało z moją córką, kto mógł wyrządzić jej krzywdę lub posiadasz wiedzę, która może naprowadzić na ich ślad, to przerwij milczenie poprosiła. W tej samej rozmowie mama zaginionej zaznaczyła, że chciałaby w końcu poznać prawdę na temat tego, co zdarzyło się felernej nocy w Gdańsku. Chciałabym, by moje dziecko się odnalazło, aby prawda o zaginięciu Iwony została w pełni ujawniona. Jeśli ktoś wyrządził jej krzywdę, by śledczy wykryli sprawcę lub sprawców, pociągając do surowej odpowiedzialności karnej, kontynuowała. Czy myślisz, że sprawa w końcu się rozwiąże? Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.